Ninja Gaiden to seria, której raczej nie muszę nikomu przedstawiać. Podczas gdy Dante, Kratos oraz kilku mniej znanych bohaterów widowiskowych gier akcji, takich jak Rao czy Minamoto, świętowali swe sukcesy ekskluzywnie na PlayStation 2, Ryu Hayabusa w pięknym stylu podbił serca graczy xboxowych. Jasne, że później zawitał również w napędach grajstacji, ale to oryginalne wersje trylogii na konsole Microsoftu uważane są przez wielu za definitywne. No, poza częścią trzecią, która jest co najwyżej średniakiem, niezależnie od sprzętu. No chyba, że mówimy o jej ulepszonej wersji, która ssie tylko na Wii U. Jednak co starsi z nas powinni wiedzieć, iż to nie pierwsza trylogia o tytule Ninja Gaiden, która zdobyła uznanie i szacunek całego pokolenia graczy. Bowiem ta powstała na początku lat 90. na 8-bitowego NES-a. I nie tylko. Po drodze otrzymała jeden 16-bitowy port, jak i cały remake na 16-bitowego Super Nintendo oraz prequel na oryginalnego Game Boya. Tyle, czyli to nie wszystko, bowiem prawa do marki zostały chwilowo udostępnione ówczesnemu tytanowi branży, czyli korporacji Sega, która prędko zabrała się za tworzenie kilku spin-offów na swoje konsole. Trzeciego z nich wprawdzie nigdy nie ukończyła, ale nie przeszkodzi mi to w jego omówieniu. Tyle, że nawet i to nie tworzy całej historii marki, bowiem jeśli chcemy sięgnąć do jej początków, musimy udać się do salonu z automatami arcade. Nie, żebyście chcieli, bowiem pierwsza odsłona Ninja Gaiden jest, no, nie powiem, że kiepska, ale do dobrej daleko jej, jak z Wejherowa na Księżyc. Co ciekawe, ówcześni recenzenci bardzo się nią zachwycali, twierdząc, iż jest to udana ewolucja Double Dragon. No cóż, zważywszy na to, iż Final Fight trafił na ekrany automatów dopiero rok później, to faktycznie fani kooperacyjnych mordoklepanek mogli się tym zachwycać. Chyba problem w tym, iż gra ta nie zestarzała się dobrze i od dekad za najbardziej pamiętny jej moment uznaje się ekran kontynuacji. Matko Boska, gówno żyło! Do zalet można zaliczyć całkiem fajną, skoczną muzykę oraz kolorową grafikę. Gra jest dobrze animowana, a na uwagę zasługuje to, że wiele elementów tła można niszczyć. W sumie jest to jedyny sposób na zdobywanie power-upów takich jak zdrowie czy miecz. Mniej intuicyjnym jest już sam sposób rozwalania tego wszystkiego, gdyż nie ma tu mowy o podejściu do takiej skrzynki, beczki czy innego okna i walnięcie w nie pięścią. O nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy. Należy chwycić wroga i cisnąć im o dany element otoczenia, by ten wybuchł, pozostawiając po sobie coś do podniesienia. Ewentualnie wróg może rzucić tobą, efekt będzie ten sam. Dobra, nie ma co owijać w bawełnę. Ta gra jest siermiężna, toporna i nie lubię jej. Mamy tu jeden guzior ataku i drugi skoku. Pseudoskoku, fikołka, czegoś takiego. Tak więc wychodzi na to, iż można tylko bezmyślnie klepać wrogów po twarzach. Ale to szybko doprowadzi do chwili, w której będziemy otoczeni. I to nasza facjata posłuży wrogom za worek treningowy. Chociaż nie tylko, bowiem niektórzy z nich wyraźnie kopią Hayabusę w jego malutki mieczyk. Oh, look at that. Tak więc jedynym w miarę bezpiecznym sposobem na grę to nawalanie piruetów niczym nabuzowana Red Bullem tancerka w jezioro łabędzie. Licząc na to, że jakimś cudem uda nam się schwycić kogoś w locie i wywalić o bruk. Możemy oczywiście też grać w trybie kooperacji, co naturalnie bardzo, ale to bardzo ułatwi zabawę. Polecam zwłaszcza to drugie, gdyż podczas gry solo, po utracie dwóch żyć, jakie zapewnia nam jedna moneta, wracamy do checkpointa. I jasne, że przy odrobinie wytrwałości dojdziemy nieco dalej. Ja rozumiem, że gra ta ma swoje miejsce na kartach growej historii oraz mogła się podobać w chwili, gdy gatunek ten był tak nowy, iż nie istniała jakaś tam większa konkurencja. Jednak nawet w porównaniu do Double Dragon jest to gra, no nie chcę tutaj użyć słowa prymitywna. Po prostu przez te 6 poziomów nie zaznamy większej różnorodności. Zdrowia posiadamy bardzo mało, a wrogowie mają tendencję do bezlitosnego okrążania nas.
co błyskawicznie prowadzi do utraty sporej jego części. Sami za to możemy wyprowadzać jedynie jeden słaby atak, którym w życiu nie nadążymy obalać wrogów. Tak więc, by mieć jakiekolwiek szanse, zmuszeni jesteśmy do nawalania tych fikołów. Przy czym tak naprawdę zaczynamy się jako tako bawić dopiero w chwili, gdy podniesiemy miecz. Ale i to nie potrwa długo. Jak już powiedziałem, nie chcę nazywać tej gry kiepską. Aha, w trybie kooperacji nawet w swój sposób potrafi bawić. Tyle, że już chwilę po jej premierze zaczęło powstawać tyle znacznie lepszych beat'em-upów, że powrót właśnie do tego jednego nie ma większego sensu. Chociaż jednego nie da mu się odmówić. Ilości portów. Przejrzyjmy na szybko kilka z nich. O mój Chagun no Rishie, patronie półobrotu. Co to jest za profanacja? Nie samej marki, ale Commodore 64. Dobra, gra może i wygląda nieźle jak na ten sprzęt, ale jest jeszcze trudniejsza, gdyż szybciej tracimy zdrowie. I przede wszystkim brak tu muzyki, a zza odgłosy uderzeń robią suche bąki. Jak można wydać grę na Commodore 64, system z legendarnym układem muzycznym SID i tak pokpić sprawę udźwiękowienia? Toż to Turrican się w grobie przewraca. Następna wersja. Amiga, jak zawsze, robi robotę. Ta wersja jest nawet nieco łatwiejsza od arcade'owej za sprawą mniej agresywnych przeciwników. Poza tym mamy tu wierny port z naprawdę kozackim soundtrackiem. Spartolone jest w nim tylko jedno. Brak jakichkolwiek odgłosów poza muzyką. Ja wiem, że Amiga miała tylko 4 kanały audio, co jest żałośnie małą liczbą, ale twórcy gier takich jak Aladdin, chociaż się starali, odgłosy uderzeń przerywały muzykę, co w sumie, jak się nad tym bardziej zastanowić, też jest o kant dupy. Osobiście miałem dość ograniczoną styczność z Lynxem od Atari, ale te gry, w które grałem, wydawały mi się naprawdę bardzo udane. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, iż mamy tu do czynienia z przenośną konsolą z 89 roku. Gdybym jako dziecko miał tę grę i konsolę, to z pewnością bym grał, gdyż to kolejny wierny port z arcade, ale nieco ułatwiony dzięki temu, iż mamy więcej żyć do stracenia, zanim gra cofnie nas do checkpointu. Grafika i audio są naprawdę niezłe, a przede wszystkim mamy tu zarówno muzykę, jak i odgłosy, czego nie była w stanie zapewnić mocarna Amiga. Dobra, ale zostawmy już tę grę i przejdźmy do tego, na co czekacie najbardziej. Ninja Gaiden na NES-a. Oj, będzie grubo. Pierwsza gra z trylogii wydana została na kartridżach Famicomów w 1988, a następne pojawiały się już rok po roku. Dla niewtajemniczonych były to już lata, w których ta 8-bitowa konsola od Nintendo musiała walczyć z 16-bitowym kolosem od Sega. A udawało jej się to dzięki temu, ile czołowi japońscy deweloperzy byli w stanie z niej wycisnąć. I naprawdę, mało jakie gry wyciskały z NES-a więcej niż ta trylogia. Oczywiście, nie mówię tu wyłącznie o oprawie audiowizualnej, ale też gameplayu czy cutscenkach, które wierzcie lub nie, były wówczas czymś bardzo nowatorskim. Przekazywana za ich sprawą fabuła nabierała znaczenia, a nawet pewnego dramatyzmu. Osoby niepamiętające tych czasów mogą tu wybuchnąć śmiechem, bo przecież to tylko ledwo animowane małe okienka z grafikami, plus jakieś tam napisy, które, no nie oszukujmy się, nie obchodziły żadnego młodego gracza, a raczej zmuszały go do pośpiesznego naciskania start, by jak najszybciej je pominąć. No i dobra, w pewien sposób niewiele byśmy na tym tracili, ale jeśli już zdecydujemy się je oglądać, to gry te wnet zaskoczą nas przyjemnym vibe'em, rodem z animców typu Rycerze Zodiaku i im podobnych. Mamy tu różnorodne postaci drugorzędne, wątek miłosny, w części pierwszej dochodzi do tego motyw zemsty, a trójka to już totalnie zaskakuje nas na samym starcie.
Oczywiście, w całej trylogii, tak samo jak w grze na arcade, pokierujemy poczynaniami Ryu Hayabusy, który w części pierwszej, dowiedziawszy się o śmierci swego ojca, udaje się za pozostawionymi przez niego wskazówkami, które wnet wplątują go w walkę dobra ze złem, oraz intrygę CIA, która przez całą trylogię przewija się jako siła, która jednocześnie mu pomaga, jak i chce go wyeliminować. Naszym ostatecznym celem będzie pokonanie złego Jackie'o, który pragnie wykorzystać moc dwóch demonicznych statuetek do wskrzeszenia pradawnego demona, by ten, i uwaga, tu niespodzianka, zniszczył świat. Of course! Tak, wiem, super oryginalne. Ale wymieńcie mi, moi drodzy, jakie inne gry tamtych czasów na konsole, nie będące RPGami, miały aż tak rozbudowaną fabułę? No właśnie. W części drugiej dowiadujemy się, iż zły Jackie'o był jedynie pionkiem znacznie potężniejszej istoty, która od zarania dziejów włada światem ciemności. A teraz, dzięki energii pozostałej po ostatecznej walce z pierwszej gry, ma szansę otworzyć wrota łączące ze sobą oba światy. Tak więc Hayabusa, wspierany przez nowego sojusznika, udaje się ponownie w to samo miejsce, by uporać się z władcą demonów. Część trzecia, jak już powiedziałem, zaczyna się najciekawiej z całej trylogii, gdyż już na starcie Ryu zabija swą ukochaną Irene. Tyle, że to nie był on, a jego sobowtór. Teraz ścigany przez CIA stara się oczyścić swe imię, przez co wciągnięty zostaje w kolejną intrygę, która wpłynie na losy tego świata. Tym razem szaleniec wykorzystuje pozostałą demoniczną moc w celu tworzenia sztucznych ludzi, a po nagłym i dość potężnym zwrocie akcji koniecznym będzie zniszczenie obcego okrętu wojennego, który zdolny jest zniszczyć cały świat. Ponownie! Of course! Ja to naturalnie skróciłem, jak tylko się dało, i to w sposób unikający spoilerów. Ale przyznajcie sami, robi wrażenie, prawda? A dalej jest tylko lepiej. Gry te są po prostu tak przyjemne, dopracowane, że ciężko je w ogóle porównywać do oryginału na automaty. Naturalnie. Postanowiono porzucić pomysł z beat'em upem, a zrobić to, z czym NES radził sobie najlepiej, czyli side-scrollera, ale takiego na sterydach od burnejki. Gry te są bardzo szybkie, dynamiczne i z naciskiem położonym bardziej na akcję, aniżeli czyste platformowanie. Tego naturalnie również zaznamy, ale rzadko kiedy będzie większym wyzwaniem. Trochę ruchomych platform w części trzeciej, trochę łatwych do ominięcia przepaści w jedynce, no... Najgorszym pod tym względem jest dwójka z tym swoim cholernym epizodem na szczycie góry, gdzie przyjdzie nam walczyć z wiatrem i śniegiem, zachowującym się jak lód. Aż zionę nienawiścią do tego etapu. Jasne, omawiam tutaj wszystkie trzy gry jednocześnie, gdyż różnią się one tak nieznacznie, iż robienie tego po kolei mijałoby się z celem. Jako największe różnice mogę wymienić chociażby to, że w jedynce Ryu nie potrafi wspinać się po ścianach, a jedynie przeskakiwać z jednej na drugą. W dwójce już to potrafi, ale wskoczenie na szczyt takiej ściany jest już poza jego możliwościami. Do tego dochodzi zdolność posiadania maksymalnie dwóch wojowników cienia, którzy powtarzają nasze ruchy. W trójeczce wspinaczka jest najbardziej dopracowana, sterowanie dopieszczone jak tylko się dało, dzięki czemu sprawia też najmniejsze trudności, więc i gra bardziej kreatywnie wykorzystuje przeszkody terenowe. Raz uciekać będziemy przed podnoszącym się poziomem lawy, kiedy indziej wspinać po ścianie okrętu zagłady, a poziomy wertykalne zamiast horyzontalnych ogólnie bardzo urozmaicą tę część przygód Hayabusy. Za najlepszy dodatek tej części uważam jednak ulepszenie miecza, zastępujące tutaj wojowników cienia. Z jednej strony jest to sporym ułatwieniem, ale też wrogów będzie nas w tej odsłonie atakować więcej, więc potrzebujemy tej przewagi. Ponadto jeszcze bardziej zwiększa to tempo rozgrywki, gdyż nie musimy już tak precyzyjnie wykonywać naszych ataków. W części drugiej i trzeciej możemy również na stałe zwiększyć limit naszych ataków magicznych. Zaczynając grę, mamy jak w jedynce, 40 punktów magii, ale będąc uważnym i ryzykując w odpowiednich miejscach, wnet osiągniemy limit 100. Oczywiście, po utracie wszystkich żyć, tracimy bonusy, co może gry te bardzo utrudnić. A, właśnie.
Jeśli o poziom trudności chodzi, gry te słyną z tego, że są bardzo trudne. Ale szczerze mówiąc, nie do końca się z tym zgadzam. Mit ten, w mojej opinii, rozbuchał James Rolfe w swojej serii Angry Video Game Nerd, która, przypominam, iż jest show robionym dla rozrywki, a nie programem recenzenckim, co wielokrotnie powtarzał sam jej autor. Ja jestem w stanie wymienić wiele innych gier tamtych czasów, które są znacznie, ale to znacznie bardziej wymagające. Czasem aż do granic nieuczciwości. Oczywiście, nawet bardzo wysoki poziom trudności kiedyś nie oznaczał gry kiepskiej. To były po prostu inne czasy i gracze wręcz wymagali wyzwania, by gry mogły wystarczyć im na dłużej. Batman, Battletoads czy nawet Castlevania są w mojej opinii tytułami znacznie trudniejszymi niż Ninja Gaiden. Powiedziałem już, iż platformowanie samo w sobie nie powinno sprawić nikomu problemu. A co do reszty, no cóż, każdego wroga w tych grach, poza ekstremalnie nielicznymi wyjątkami, kasujemy jednym uderzeniem. Fakt, że zwłaszcza w jedynce trafienie wymagać będzie pewnej wprawy, ale gry te dynamicznie wręcz dają nam do dyspozycji ataki magiczne, przydatne do danej sytuacji. Jeśli za chwilę wyskoczy na nas kilku wrogów z góry, możemy być pewni podniesienia magicznego płomienia. Do walki z większą ilością strzelców gra zapewni nam shurikena, a przed serią wąskich platform tarcze z płomieni. W mojej opinii trylogia Ninja Gaiden wymaga wyuczenia się nieco innego podejścia niż większość innych podobnych gier tamtych czasów. Tam gdzie Batman czy Mega Man nagradzały cierpliwość i ostrożną, metodyczną wręcz grę, tam Ninja Gaiden nagradza agresję. Wrogowie będą nas nieustannie atakować z każdej strony, ale skoro wszystko eliminuje ich jednym trafieniem, to nie ma sensu się jakoś zatrzymywać. Trzeba nieustannie przejść przed siebie. Jeśli wiemy, iż nie będziemy w stanie ciachnąć kogoś mieczem, używamy magii, lecimy dalej. Oczywiście, pewne poziomy, czy nawet krótkie sekcje, okażą się trudniejsze, ale powtórzymy je raz czy dwa i w końcu przejdziemy dalej. Ja uwielbiam to wysokie tempo rozgrywki. Jest bardzo przyjemne, a wręcz jakby wyprzedzające swe czasy. W każdym razie to nie jest tak, że nawet mając na uwadze to, co powiedziałem, każdy sobie ją tak przejdzie. Pierwsza część trylogii nie bez powodu zajęła mi 90 minut. Zwłaszcza ostatnie poziomy potrafią dać nam po tyłku i wymagać będą memoryzacji. Kto, gdzie i jak nas zaatakuje. Podobnie z ostatnimi bossami, bo o ile pierwszych kilku stanowi praktycznie zerowe wyzwanie, to tak z dwaj ostatni potrafią dość szybko wyssać nasz zapas żyć. Nie żeby był to problem, gdyż gra ta jest bardzo uczciwa z nieograniczonymi kontynuacjami. Problem zaczyna się z najsłabszą, drugą odsłoną serii. Mam wrażenie, że była ona robiona nieco pośpiesznie, gdyż nie tylko poziom trudności robi się chwilami wręcz absurdalny, mówię tutaj przede wszystkim o tym poziomie z wiatrem i lodem, ale to nie jedyny, który podniesie nam ciśnienie, szybkimi wrogami atakującymi z każdej strony nad ciasnymi platformami. Odsłona ta posiada również najtrudniejszych bossów z całej serii. Część z nich to wprawdzie kopiuj wklej z jedynki i ci są bardzo łatwi, ale reszta to zwykły trolling. Już drugi boss, czyli ten ze szczytu góry, jest w mojej opinii najtrudniejszy z całej serii. Stanowi dla mnie tak wielkie źródło irytacji, że po części psuje odbiór całej gry. A ta, technicznie, nie jest gorsza ani lepsza od jedynki. Po prostu niektóre poziomy czy bossowie są irytująco wymagający. Ta odsłona wymaga ode mnie najmniej 2 godzin. No i w końcu, moja ulubiona, część 3. Ale czy na pewno? Bowiem jeśli mowa o grze, która nosi tytuł Ninja Gaiden 3, to muszę powiedzieć, iż jest to po prostu krap. Nie znoszę jej i nie polecam. Już tłumaczę. W Japonii seria ta zwie się Ninja Rykenden, podczas gdy poza nią mowa jest o Ninja Gaiden. I teraz, w Europie, ale przede wszystkim w Ameryce, mieliśmy do czynienia ze znienawidzonymi przez twórców wypożyczalniami gier, w których za marne grosze można było zaopatrzyć się w dowolny tytuł i przejść w 1-2 wieczory. W celu walki z tym procederem, gry wydawane na te rynki były znacznie trudniejsze od oryginałów.
czasem, jak w przypadku BioBilly, aż do granic absurdu. Tecmo zdecydowało się na podobny krok przy ostatniej części trylogii. Wrogowie zadają w niej podwójne obrażenia. Jest ich więcej, a umieszczeni są w takich miejscach, by sprawić nam jak najwięcej trudności. Przy czym nawet znajdźki są tak poprzestawiane, by trudniej było podnieść potrzebną nam magię. Nie wspominając już o miksturach leczniczych, które są tutaj praktycznie nie do znalezienia. Jako wisienkę na torcie z gry wycięto możliwość kontynuacji po utracie żyć oraz system kodów na dalsze poziomy. Ta wersja gry zsie i to było również konsensusem w dawnych czasach. Jednak jeśli mowa o Ninja Rukenden 3, to mamy tu jedną z najlepszych gier na NES-a. Ekstremalnie uczciwa, przyjemna, z różnorodnymi poziomami i bez jaj. Uwielbiam ją tak bardzo, że czasem przejdę bez utraty życia w 25 minut. Dosłownie nie można było poprosić o lepszy pożegnalny prezent dla fanów serii. Oczywiście cała trylogia robi ogromne wrażenie swą oprawą audiowizualną. I o ile każda część posiada wybitne udźwiękowienie, to część pierwsza poszczycić się może najlepszym utworem z całej trylogii. Przy czym trójka utrzymuje w mojej opinii ogólnie bardzo wysoki poziom przez cały czas jej trwania. Dodaje też okrzyk podczas ataku mieczem, co jest fajnym bajerem. Graficznie gry te różnią się detalami, gdzie każda kolejna miała minimalnie bardziej szczegółowy model Ryu, tła, nieco lepsze animacje i takie tam. Po prostu wyciskały dużo z poczciwego NES-a i nawet przy imponującej ilości wrogów nie cierpiały specjalnie na ich migotanie, a za pomocą iluzji zaskakiwały czasem więcej niż jedną warstwą paralaksy. Tyle, że to nie jedyne wersje tych gier. Cała trylogia dostała w 95 16-bitowy remake na Super Nintendo, przy czym jedynka dostała jeszcze port remaster na 16-bitowego TurboGrafx-16, a trójka port downgrade na Atari Lynxa. Przyjrzyjmy się na początku tym dwóm ostatnim. Na pierwszy rzut oka wersja na TurboGrafx-16 jest znacznie ładniejsza od NES-owej. No bo i sama konsola jest znacznie potężniejsza. Wyższa rozdzielczość zapewnia więcej szczegółów. Ponadto mamy więcej kolorów. I jeszcze lepsze animacje. Na co więc narzekać? O Boże, ten efekt paralaksy... Ssie! No, takiego zła od dawna nie widziałem. Kto to w ogóle tetował? Jak dopuszczono to do druku jako gotowy produkt? Nie wiem, choć się domyślam. Dalej, na dobre i na złe zmieniono część muzyki, a nawet klasyczne utwory brzmią nieco inaczej. Oczywiście jest to kwestią innego układu audio. Czy brzmi to lepiej, czy gorzej, pozostaje kwestią osobistą. Ja tam wolę muzykę z NES-a. Jedno i drugie nie wpływa na grę tak bardzo, jak zmiany balansu. Nie ulega bowiem najmniejszej wątpliwości fakt, że ta wersja jest zwyczajnie trudniejsza. I to niekoniecznie za sprawą pożądanych zmian. Trafienia mieczem muszą być jeszcze bardziej precyzyjne, a ataki magiczne wydają się jakby wolniejsze i mniej skuteczne. No, poza ulepszonym shurikenem, który prawdopodobnie za sprawą jakiegoś niedopatrzenia czy błędu teraz może przebijać i wielokrotnie trafiać nawet bossów, co czyni zeń najlepszą magię w grze. Szczerze, to nie potrafię się jakoś do tej wersji przekonać. Zawsze, gdy złapię już odpowiedni vibe i zaczyna grać mi się całkiem przyjemnie, nagle me receptory wzrokowe atakowane są przez ten obrzydliwy efekt paralaksy i mam ochotę wrócić do klasycznego wydania. Port ten kończyłem na siłę i tylko ten jeden raz. Wiem, jak to może zabrzmieć, ale poza tym fatalnym efektem graficznym nie podobają mi się wprowadzone tu utrudnienia czy muzyka. Ogólnie gra się przez to wszystko po prostu gorzej. Ninja Gaiden 3 na Atari Lynx. Bye.
Turn it off. Turn it off! Można by pomyśleć, że nie da się spartolić remake'u trylogii na w końcu znacznie nowszy i potężniejszy sprzęt, jakim jest Super Nintendo. Prawda? No i ta jakże kusząca w tamtych czasach oferta trzech świetnych gier w cenie jednej. Zacznijmy od zalet. Część pierwsza bazuje na NES-owej, a trzecia na Famiconowej. Ale tak nie do końca. Wrogów wciąż jest trochę więcej niż w oryginale. Chwilami korzystają z amerykańskiego ustawienia. Ale jako iż nie mają zwiększonych obrażeń, a znajdźki ustawione są tak jak powinny, jest to wciąż bardzo przyjemna gra akcji. Według mnie decyzja o dodaniu tych wrogów jest nawet na plus, gdyż oryginał faktycznie może być chwilami zbyt łatwy. Dalej mamy ulepszoną oprawę audiowizualną, korzystającą z dobrodziejstw nowoczesnego, 16-bitowego sprzętu. Ale czy aby na pewno? Muzyka, no nie powiem. Pewne utwory brzmią lepiej, jak chociażby intro jedynki. Kompozycja tego i innych potrafi być nieco bogatsza, bo i nowocześniejszy układ dźwiękowy zapewniał większą ilość kanałów audio. Posłuchajmy nieco. Ale dobra, przecież grafika jest bardziej kolorowa i całkowicie wyeliminowała problem migotania, gdy na ekranie znajduje się zbyt wielu wrogów. No tak, faktycznie tak zrobiła, ale to tyle. W sumie nie do końca. Chciałbym tu zauważyć, że z wielu etapów wycięto efekt paralaksy, przez co te wyglądają gorzej niż na konsoli 8-bitowej. No szkoda, ale do przeżycia. Co do przeżycia za bardzo nie jest, to fakt, że teraz te gry potrafią nieco zamulać. No dobra, nie każda i nie wszędzie. Najmniej cierpi na to jedynka, a trójka chwilami jest praktycznie niegrywalna. Ostatnie etapy stają się przez to tak trudne, że chyba łatwiej byłoby ukończyć amerykańskie wydanie Ninja Gaiden 3 na NES-a. Wszystko przez to, iż gra nie tylko spowalnia, ale przestaje rejestrować wciskane guziory, albo robi to z ogromnym opóźnieniem. A jak wiadomo, w takich grach ułamek sekundy może zadecydować o kolejnym straconym życiu i konieczności zaczynania etapu od początku. Ja rozumiem, że Super Nintendo miało ekstremalnie upośledzony i słaby procesor jak na swoje czasy. Ale bez jaj! Mowa tu o grach, które działały wzorowo na znacznie starszym i słabszym sprzęcie. Przy czym jedyne poważne zmiany, jakie zaszły przy przejściu na Next Gena, to dodana ilość kolorów oraz obcięcie efektu paralaksy. Nawet rozdzielczość pozostała bardzo niska. Chociaż na obronę Super Nintendo muszę tutaj dodać, że nie pokuszono się o dodanie czarnych pasków u góry i dołu ekranu, co było normalne do tego, żeby odciążyć jakoś ten upośledzony procesor. No, po prostu słabe to, ale i tak polecam. Podobnie jak wydane w 91 na Game Boya Prequel Trilogy. Jak już powiedziałem, akcja tej gry dzieje się na chwilę przed NES-ową trylogią i pokonać musimy sługusa złego Jackio. Gra, pomimo ogromnych ograniczeń sprzętowych, jest zaskakująco dobra. Fakt, że zabrakło tu magii, poza shurikenem, ulepszonego miecza, a podczas walk z bossami nie wyświetla się ich pasek zdrowia. No i sama rozgrywka jest zdecydowanie wolniejsza. Prawdopodobnie w celu uniknięcia rozmywania się obrazu na oryginalnych Game Boyach, które bardzo na to cierpiały. Efektem ubocznym jest też bardzo niski poziom trudności. Szczerze mówiąc, grałem w to pierwszy raz w życiu i pierwsze żyćko straciłem dopiero pod koniec trzeciego poziomu. Jest to gra znacznie bardziej metodyczna w swym podejściu. Uczymy się ataków wrogów i regularnie czekamy na dogodną chwilę do ataku.
nie, żeby była to w mojej opinii wada. Ryu nauczył się też chwytać poręczy, co wykorzystywane jest w wielu sekcjach platformowych. Szczerze, to nie jestem w stanie powiedzieć wiele więcej. Jest to naprawdę dobra gra, choć fani trylogii mogą jej nie docenić z powodu odmiennego gameplayu. I wiecie co? Tak sobie myślę, że poza oczywistymi ograniczeniami ma on jeszcze jedno źródło. Fani 8-bitówek powinni się go domyślić w chwilę po odsłuchaniu tego jakże świetnego kawałka z gry. Brzmi znajomo, prawda? W ogóle muzyka jest tu bardzo dobra, ale i znajoma. To ja może zapodam coś jeszcze. Tak! Shadow of Ninja z 1990 roku to bardzo dobra gra od Natsume. I to oni w rok później wydali Ninja Gaiden na Game Boya. I teraz wszystko jest zrozumiałe. Gry te są bardzo podobne, chociaż ich wcześniejsza gra jest naturalnie bardziej rozbudowana, szybsza i znacznie trudniejsza. Dokładniej postaram się ją omówić w osobnym materiale, a na tę chwilę powiem wam tylko, iż naprawdę warto po nią sięgnąć. Fanom oryginalnych Ninja Gaiden zdecydowanie przypadnie bardziej niż kolejne jej odsłony, stworzone już przez Sega. Tak, Sega również w jakiś sposób zdobyła prawa do marki Ninja Gaiden. Po co? No, nie wiem, gdyż przypominam tutaj o tym, iż mieli już swoją serię o kozackim ninja i zwała się ona Shinobi. Chociaż mam tutaj taką małą teorię, że być może umyślnie postanowili zepsuć konkurencyjną serię po to, by ich wyglądała jeszcze lepiej. Nie wiem. Dobra, bo zaraz ktoś mi zwróci na to uwagę. Ninja Gaiden na Game Gear ani Master System nie zostały stworzone przez Sega, tylko inne firmy. I jak ty, browarze jeden, śmiesz obrażać tutaj Dom Niebieskiego Jeża, najlepszą firmę w historii, odpowiedzialną za Dreamcasta, który jest znacznie lepszy od PlayStation i Xboxa razem wziętego i pomnożonego przez nieskończoność. No, spoko, ale to wciąż podwykonawcy Segi stworzyli te gry, więc tak jakby... I won! Zacznijmy od wersji na Game Gear. Wygląda i brzmi bardzo spoko, jak na wczesną przenośną konsolkę. Chociaż szczerze mówiąc, wolę prezencję tej na Game Boya. Może i brak jej kolorów, ale wszystko wygląda tak jakby bardziej szczegółowo, nie tak koślawo. No i muzyka jest milion razy lepsza. Jednak najgorszy jest tu gameplay. Prymitywny i prosty tak bardzo, że zaczniesz się nudzić już po 5 minutach. Znaczy, na początku będziesz się irytować z powodu szybko i nagle wyskakujących zza ekranu wrogów, przed którymi nigdy nie zdążysz się obronić. A przynajmniej do chwili, gdy po 30 sekundach odkryjesz, iż możesz nieustannie uderzać guzior ataku. Tak, by natychmiastowo kasować każdego, kto znajdzie się w twojej orbicie. Wówczas gra robi się obrzydliwie prosta. Do chwili walki z pierwszym bossem. Okej, sekret tkwi w tym, by wyczekiwać na odpowiedni moment. Ale spójrzcie na to, jak to nudno wygląda, a jak się ciągnie bez sensu. Jasne, NES-owa trylogia przeważnie też ma łatwych bossów, ale podczas walk z nimi coś się dzieje. Musisz zachować uwagę, robić uniki, a nie po prostu czekać. Największą trudnością tej odsłony jest zwalczanie nudy. Ja jej uległem już podczas drugiego poziomu, więc wybaczcie, ale nie mam absolutnie nic więcej do powiedzenia. Ninja Gaiden na Master System pojawił się w 91, tylko w Europie. Jedynym miejscu poza Brazylią, które pokochało tę naprawdę fajną konsolkę. Niestety, już pierwszy rzut oka jest negatywny. Cutscenki są tak nudne, że nie chce mi się ich oglądać. Nieruchome okienko plus tekst. Zero animacji, czy bardziej dramatycznych ujęć. No... bieda totalna. Podobnie jest z fabułą. Otóż musimy odzyskać zwój klanu Smoka. Mech, no dobra, lecimy dalej. Oprawa audiowizualna prezentuje się już znacznie lepiej. Jasne, Master System w wersji niejapońskiej słynął raczej z kiepskiego układu dźwiękowego.
ale muszę przyznać, iż ten tytuł brzmi naprawdę spoko. Graficznie jest nawet lepiej niż spoko. Animacje są ładne, wszystko jest bardzo kolorowe i całkiem szczegółowe. Lubię zwłaszcza gęsty las z pierwszego poziomu. Iluzja tego, jak ciągnie się w głąb, jest naprawdę spoko. Szkoda tylko, że nie pokuszono się tutaj o żadną paralaksę. Szczerze, to ta wersja podoba mi się nawet bardziej niż remake na Super Nintendo. Nawet gra się w to całkiem przyjemnie, a przynajmniej na początku. Podobnie jak w trylogii, mamy tu przeróżne ataki magiczne, a wrogowie giną od jednego precyzyjnego uderzenia. Za to większy nacisk położono na platformowanie, co z początku nie będzie problemem. Ale poczekajcie tylko chwilę. Zaraz będzie. Ryu zachował umiejętności chwytania się gałęzi, jak w grze na Game Boya, ale stracił możliwość wspinaczki po ścianach. Zamiast tego odbija się od nich jak w Batman na NES-a. Tyle, że jedno i drugie zaimplementowane jest bardzo koślawo. Trzeba w odpowiednich momentach naciskać skok, odpowiedni kierunek, a potem znowu skok i... no, nie podoba mi się to. Na końcu pierwszego poziomu oczywiście czekać będzie boss, który pomimo iż trafia mnie chyba częściej niż ja jego, nie stanowił żadnego wyzwania. A potem mamy poziom drugi. Każdy wróg strzela. Część z nich w dodatku kica, jak po ścieżce mocarza, a na domiar wszystkiego mamy tu platformowanie, które ukazuje swoje kły. Przyznam, że i w tej grze odpadłem już w drugim poziomie. Częściowo z nudy, a częściowo przez wzgląd na to upierdliwe platformowanie. Wyobraźcie sobie, że kończyłby się tutaj czas, bowiem przy popełnieniu błędu w mniej fortunnym miejscu lądujemy na początku poziomu. No, nie jest to gra aż tak kiepska jak ta na Game Gear. Jej wygląd może was nawet nieco zmylić i pomyślicie sobie, że prote głupoty, ale nic z tych rzeczy. Czy to, co w tej chwili widzicie, wygląda na dobrą grę? No dobra, no to zostało nam ostatnie podejście Segi, a zarazem ostatnia klasyczna odsłona serii. Tyle, że gra ta nigdy nie została wydana, a po necie krąży jedynie jej nieukończony prototyp. No super. Pierwsze wrażenie? Jest super! Fakt, że cutscenki są nieukończone, ale prezentują się bardzo fajnie. Muzyka jest wręcz kozacka, a grafika dobra. O niebo lepsza od trylogii na SNES-a. Duże, szczegółowe postaci, a przede wszystkim śliczne tła. Jak na razie wszystko robi bardzo pozytywne wrażenie. Z początku zawahałem się jednak po odkryciu, iż jest to beat'em up. Jak wiadomo, ta seria w połączeniu z tym gatunkiem dają nie najlepsze efekty. Ale tutaj jest super! No dobra, atak z wyskoku nie zawsze jest rejestrowany, a już w drugim poziomie pole, po którym możemy się poruszać, nie zawsze pokrywa się z wyświetlaną grafiką. Brakuje też większej różnorodności ruchów, ale panie, to jest prototyp, a gra się naprawdę przyjemnie. Do czasu drugiego bossa. Nie dlatego, że jest prosty, że jest trudny, albo zbyt nudny. Po prostu wykopałem go poza obszar walki, prawdopodobnie spadł na niższy poziom i nie mógł już wrócić, więc nie mogłem go pokonać. Super! Good job! I tak oto klasyczna seria Ninja Gaiden kończy się dokładnie w ten sam sposób, w jaki się zaczęła. Mamy tu parę kiepskich gier, ale cała NES-owa trylogia, prequel na Game Boya, a nawet remake na 16-bitowego SNES-a należą do najlepszych gier, jakie ukazały się na te platformy. Ja tutaj gorąco polecam się z nimi zapoznać lub po raz kolejny do nich wrócić. Ryu Hayabusa nie bez powodu jest ściśle powiązany z historią NES-a. I wiecie co? Właśnie się skumałem, że Ninja Gaiden to jedyna seria, która posiada dwie trylogie, które dostały bardzo nieimponujące remake'i, remastery, porty na mocniejsze platformy. Chociaż ja tam Sigmę lubię, ale wiecie, nie zastąpi ona oryginału. No nic. Na razie i do zobaczenia wkrótce.